Dzień dobry, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Minecraft Singla, dokładnie tak, stwierdziłem, że dzisiaj mam ochotę bardziej sobie mimo wszystko luźno pograć, pogadać i tak dalej, nie skupiać się stricte na mapeczce, tym bardziej, że wczoraj w ogóle bardzo dziwne rzeczy się zadziały na YouTubie, ponieważ mapka, która wleciała, wrzucam wam ją zresztą tutaj w kartę, więc możecie sobie zobaczyć, bo bardzo dużo osób w ogóle o tym odcinku nawet nie wiedziało, ten odcinek w ogóle przez... bardzo długi czas nie miał w ogóle miniaturki. Następnie potem jak już tą miniaturkę miał, to w ogóle sam z siebie tak jakby przełączył się na prywatny, co miałem pierwszy raz w ogóle w życiu, odkąd jestem w ogóle na YouTubie. Nie było takiej chyba sytuacji, nie przypominam sobie. No i później wiadomo, dałem go podczas live'a, jak się dowiedziałem, że jest na prywatnym, dałem go z powrotem na publiczny, no i sobie jest teraz na publicznym i gdzieś tam powoli wiadomo te wyświetlenia łapie, ale jakbyście nie wiedzieli, to wczoraj wleciała bardzo fajna maweczka 50/10, zapraszam o jak najbardziej serdecznie. A dzisiaj na kanale głównym zresztą będzie w ogóle, to tak mogę sobie powiedzieć, live'ik z Little Nightmares 2, czyli horrorek, można by powiedzieć, dawno nie było. I tutaj oczywiście jak najbardziej mam nadzieję, że wbijacie, zapraszam i na serwerek, i do sklepów. Kotlia i oczywiście 10%, niedługo start oczywiście i powrót sklepu, sklepie.pl, ale to spokojnie, jeszcze w swoim czasie wszystko się dowiecie. No, 3, 2, 1, in. Dzień dobry, witam na moim singielku. Wczoraj był prawie 4-godzinny live, gdzie udało się trochę tych debrisków pozbierać i dokładnie udało się ich zebrać tyle, że... Oczywiście tutaj będzie ona troszeczkę większa ta liczba, ale mamy tutaj 1776. Tak naprawdę to jest liczba 1720, o ile się nie mylę. I jest to praktycznie calusieńki jeden shulker. Tutaj brakuje dosłownie 8 sztuk, żeby mieć całego calusieńkiego shulkera debrisów. Co daje, że tak powiem, równowartość 29,1%, jeżeli chodzi o cały projekt, full nitrite beacon i tak dalej, i tak dalej. Skończyły mi się firepotki, kill-offy mi się tutaj, że tak powiem, wszystkie poniszczyły i tak dalej, więc stwierdziłem, że idealną opcją będzie teraz na live'ie sobie normalnie skoczyć. Na live'ie? Na odcinku, tak? Widzicie, ja teraz tylko live'y z single, ja po prostu ja nie ogarnę w ogóle, co się dzieje. Mamy dzień 767, więc w ogóle bardzo spoko i lecimy sobie w tym momencie do endu, naprawić sobie przede wszystkim wszystkie kill-offy. Ja może sobie tutaj tak złote marchewki porozbijam. Nieraz się pytacie, dlaczego tak to robię? No dlatego, żeby nie zbierać enderpearl do ekwipunku, tylko po prostu, żeby to w ten sposób robić, a nie inaczej. A, jeżeli chodzi o takie ogólnie zbieranie tych debrisów i tak dalej, jak ja to teraz widzę, jak to najlepiej robić, bo zauważyłem po prostu, że jest to naprawdę fajna opcja przede wszystkim na live'y, gdzie możemy sobie normalnie pogadać i tak dalej, zbierać razem wspólnie i w ogóle. To jest, myślę, spoko opcja. Oczywiście nie będziemy robić tego na każdym live'ie, spokojnie, to nie o to chodzi, ale po prostu stwierdziłem, że chociaż ten raz, może ewentualnie max dwa razy w tygodniu taki live'ik nie będzie. A przypominam, że teraz w sobotę, czyli dosłownie za, no, 3 dni chyba, czekaj, bo to jest środa, no tak, w sumie 3 dni, no w sobotę w każdym razie będą dwa live'y. Tak mi się palce troszeczkę potwierdziły. Będą dwa live'y. Jeden live będzie koło godziny, myślę, 12, być może troszeczkę wcześniej, dla wspierających. Będzie to oczywiście start drugiego sezonu Minecraft Subnautica, gdzie mam już fajnie wygenerowany świat, gdzie są wszystkie rodzaje biomów oceanicznych, tylko i wyłącznie. Są normalnie struktury, są strongholdy i tak dalej, więc naprawdę będzie przekozak. A w sumie wiecie co, wyciszę sobie faktycznie tutaj wszystko tak na 1%. Więc ogólnie myślę, że będziecie bardzo zadowoleni, bo naprawdę będzie o niebo lepiej niż było to wcześniej. Natomiast jeżeli chodzi o drugi live'ik, będzie to live'ik oczywiście dla wszystkich po tym live'ie z Minecraft Subnautica. Myślę, że ten live potrwa, podejrzewam, 2-3 godziny, tak go mniej więcej planuję, żeby zrobić. I później będzie, powiedzmy, jakaś godzinka przerwy, czyli można by powiedzieć, że koło godziny 16 będzie live'ik dla wszystkich i jako, żeby was znowu, że tak powiem, nie męczyć może kopaniem debrisów typowo, to zajmiemy się nieco może budową, ewentualnie jakimś tam zbieraniem jakichś surowców i tak dalej, tak żeby, że tak powiem, wyjść z tego netheru i porobić nieco inne rzeczy. Natomiast jeżeli chodzi o jutrzejszy dzień, czyli czwartek, bo ja zazwyczaj w czwartki gdzieś tam te live'y również robię na kanale Minecraftowym. Tutaj sprawa jest nieco bardziej skomplikowana, ponieważ akurat jutro tego czasu na live'a po prostu mieć nie będę, z racji tego, że po prostu mam już plany. I tutaj się rozchodzi o to, że odcinek normalnie, wiadomo, postaram się, żeby normalnie był i na kanale Minecraftowym, i na kanale głównym.
Natomiast live'ika nie będzie, a w piątek będzie też tak jakby live'ik w sumie na kanale głównym. Takie, wiecie, gierki ze wspierającymi, tak jak ja to teraz robię co piątek, czyli taki piątek ze wspierającymi. Będziemy sobie grali w Among Usa. Dawno nie było, jestem dalej lamą taką, jaką byłem, oczywiście, ale myślę, że można sobie for fun oczywiście jak najbardziej pograć i po prostu się normalnie dobrze bawić. Co jeszcze? Można potraktować ten odcinek jako pogadankowy, jako podcastowy, jako informacyjny, jak tam tylko wolicie sobie, ale stwierdziłem, że najlepszą opcją będzie dla mnie nagranie mimo wszystko takiego filmu, pogadanie sobie i powiedzenie wam o wszystkich rzeczach, żeby nie było z tym problemu. Odnośnie samego wspierania w ogóle, bo bardzo często się mnie pytacie, wiem, że wielu z was w ogóle nie widzi tej funkcji, czyli nie widzicie jakby tego guzika koło subskrypcji wesprzyj. To jest jak najbardziej taka możliwość, żeby się wam to nie wyświetlało. Natomiast z tego, co pamiętam, w opisie tego filmu, jak i w sumie wielu tak naprawdę innych filmów na kanale, macie bezpośredniego linka, który może was po prostu przekierować do tego wspierania. Więc jeżeli ktoś na przykład nie widzi typowo tej opcji wspierania, a chciałby, może i chce właśnie zostać tym wspierającym, to jak najbardziej zachęcam, bo co tydzień w niedzielę są live'iki i tak dalej dla wspierających. No teraz jakby na zasadzie takiej było, że odcinek dla wspierających pojawia się co niedzielę. Natomiast teraz z racji tego, że troszeczkę mi się plany, że tak powiem, zmieniły na ten weekend, to odcinka w niedzielę dla wspierających stricte nie będzie, za to będzie w sobotę live dla wspierających na zasadzie, czy w zamian za po prostu tamten jakby odcinek, którego być nie będzie, ponieważ no skoro będzie start tego drugiego sezonu na live, no to jakoś nie jestem w stanie, myślę, ogarnąć jeszcze tego samego dnia drugi live i jeszcze tego samego dnia odcinek na następny dzień, kuźwa, żeby to wszystko zmontować i tak dalej. No po prostu siedziałbym całą sobotę z tym, a tego robić nie chcę, dlatego po prostu zrobiłem to tak, a nie inaczej, ale dlatego o tym wam mówię. Jeszcze podejrzewam, jakieś posty będą i tym podobne i tak dalej, i tak dalej. Co tam jeszcze? Momencik. Kurczę, bardzo ważna rzecz miałem, znaczy w sensie mogłem sobie rozpisać. Ja sobie nigdy nie rozpisuję tego, co mam do was powiedzieć i potem się zastanawiam nad tym, co mam mówić. No teraz sobie naprawiam oczywiście kill-offy. Dlaczego? No dlatego, żeby móc sobie dalej kopać szukacie debrisy. A propos właśnie tego, bo chyba tego nie powiedziałem właśnie, a propos takiego mojego, powiedzmy, stylu zbierania, który myślę, że będę teraz sobie praktykował, to tak jak to chyba zrobiłem właśnie ostatnio, czyli będę kopał sobie między tam jakimiś live'ami i tak dalej tunele, które zajmują naprawdę ogromną ilość czasu, bo tak naprawdę wykopanie jednego tunelu na 4000 kratek w Netherze, no to jest roboty, powiedzmy, na godzinę lekko z hakiem, łącznie z wyłożeniem tego tunelu TNT. Więc no powiedzmy, że to jest taka godzinka coś. No i wtedy ja sobie przygotowuję takich tuneli 2, 3 i więcej i tak dalej. I potem po prostu na live'ie sobie te tunele razem z wami, że tak powiem, przeszukuję, zbieram te debrisy i myślę, że tak jest zdecydowanie lepiej niż robiłbym to wszystko nagrywając między live'ami, bo stwierdzam, że tak, po pierwsze, bardzo dużo czasu to zajmuje, to myślę, że akurat każdy z was jakkolwiek wie. Po drugie, jakby live'iki tak czy inaczej chcę robić, nie chcę tego, że tak powiem, zaniedbywać, bo jakby staram się, żeby to wszystko było maksymalnie regularne. No i ogólnie jakby nie chcę poświęcać dodatkowego x czasu na zbieranie i kopanie i ogarnianie tego wszystkiego, ponieważ no po prostu moim zdaniem mija się to z celem i jest to najzwyczajniej w świecie marnowanie czasu, pomimo tego, że cały projekt w ogóle, można powiedzieć, że jest takim marnowaniem czasu, ale tak jak wam to tłumaczyłem na live i tak jak to w dalszym ciągu będę się upierał, jestem po prostu uparty maksymalnie i będę, że tak powiem, dążył do zrobienia tego wszystkiego. I co zauważyłem, bardzo fajną rzecz właśnie, dlatego będę właśnie w ten sposób działał sobie, a nie inaczej. Dzięki temu, że poświęciłem tam tych 3 lekko z hakiem godzin na zrobienie tych 3 tuneli i potem na live'ie te 3, ponad tam 3,5 godziny przeszukiwałem ten tunel i w ogóle, no to zrobiłem progres tak naprawdę, jeżeli chodzi o cały projekt, tam z 23,5% na 29,1, więc no to jest całkiem sporo, pomimo tego, że to jest tam ledwo 5 coś tam procent, wiecie o co chodzi, jakby to jest taka niby pierdółka, ale przy tym całym projekcie, przy tym ile ja wiem, że to zajmuje czasu,
stwierdzam, że naprawdę jest to bardzo, bardzo fajny progres. I jak dobrze pójdzie, jak przysiądę teraz jeszcze przez tych kilka dni, podziałam z tymi korytarzami i tak dalej, to znowu będę mógł zrobić jakiegoś fajnego, konkretnego live'a, jednego czy drugiego, z przeszukiwania tych tuneli. I będziemy mogli dzięki temu na jednym właśnie live'ie też przez parę godzinek zrobić progres kolejnych 5, a może nawet więcej procent. No plan mam, można by powiedzieć, taki, jak dobrze pójdzie, żeby do końca lutego nabić te 35-40, myślę, że 40% byłoby spoko, patrząc na to, że jest teraz 24, nawet może dałoby radę więcej, no do 50 raczej wątpię, bo to jest jednak o wiele, wiele więcej tych debrisów do zebrania, ale patrząc na to, że nie zacząłem tego projektu od samego początku miesiąca, tylko od pewnego tam, nie pamiętam dokładnie, drugi tydzień czy trzeci zacząłem praktycznie gdzieś tutaj działać, to wydaje mi się, że jest spoko, tym bardziej, że na początku jeszcze nie wiedziałem, jak to szukać w ogóle, jaka najlepsza metoda będzie dla mnie i w ogóle i tym podobne, jakby badałem, można by powiedzieć, cało to, a teraz dopiero faktycznie działam jakoś bardziej efektywnie, bo już, że tak powiem, znam temat i to zauważyłem akurat, to zauważyłem i to jest jak najbardziej na plus, dzięki temu, tak jak mówię, ten progres zaczyna być, można by powiedzieć, coraz bardziej szybszy, chociaż tak naprawdę nie będzie jakoś ultra szybki, no bo jednak jakby nie patrzeć, to ciężko jest tutaj jakoś mega szybko progresować w tak ogromnym projekcie. Czy ja mogę ten exp szybko zebrać? Już mam wszystko tutaj naprawione, halo? Dobra, lecę, pierdziele. Dobra, lecimy z powrotem. No i teraz w sumie co? Potek byśmy może jeszcze od razu kilka zrobili, jeżeli będę w stanie, bo tak naprawdę nawet nie wiem, czy jestem w stanie w ogóle te potki zrobić. Dlaczego też w ogóle ten projekt tak bardzo raszuje, można by powiedzieć, jeżeli chodzi o zrobienie go. Poza tym oczywiście, że zajmuje ogromną ilość czasu i po prostu chcę mieć go najprościej w świecie z głowy, no to oczywiście dodatkowo chciałbym zająć się już niedługo kolejnymi projektami, po prostu budować i tak dalej. A można by powiedzieć, że troszeczkę ten projekt zajmuje mi po prostu tak ogromną ilość czasu, że troszeczkę stoję ze wszystkimi innymi rzeczami. No i teraz tak, mamy tutaj jeszcze, tak naprawdę nie pamiętam, czy tutaj w tym szulkerze, tak, tu jest niepełny, a tu już jest pełny, dobra. Czyli można by powiedzieć, że mamy raz, dwa, trzy, prawie cztery szulkery wypełnione TNT, a jeden szulker wychodzi tak akurat na prawie dwa korytarze, z tego co pamiętam. To mam 2, 4, 6, prawie 8 korytarzy. No będę musiał na pewno już niedługo zrobić zaś znowu jakieś małe zapasy, że tak powiem, tego wszystkiego, czyli znowu troszeczkę poawczyć na farmie i tak dalej, bo te wszystkie przygotowania, które miałem, no to troszeczkę już tutaj mi, że tak powiem, zeszło. Ale jak dobrze pójdzie, to akurat te 4 szulkery, tak przeliczając, tak pi razy oko, pi razy drzwi, to myślę, że zbliżę się do tych 40%, może nawet troszeczkę więcej, jak dobrze pójdzie. Także trzymajcie kciuki, bo naprawdę będzie ciężko. Czym się teraz jeszcze zajmiemy? Tak jak mówiłem, potkami, tylko jeszcze muszę jedną rzecz zrobić, czyli fire potki, tak dokładnie, bo tutaj mam buteleczki. Może odłożymy sobie na razie tutaj resztę rzeczy, tak żeby mieć, że tak powiem, spokój tutaj, dobra, okej. Bo to wiecie, chodzi o to, żebym dużo tych buteleczek mógł sobie po prostu zrobić. No i lecimy sobie tutaj po trzy. Jakby to jest mój system, że tak powiem, robienia potek. Daję sobie po prostu wszystkiego normalnie tak po kolei. Potem daję sobie o 4 netherworty, tutaj 4 redstone'y. I chyba nie mam już magma creamów, z tego co pamiętam. Na szczęście mamy slime bole i mam blaze rody, więc sobie tych magma creamów po prostu narobię. Przydałoby się, jakby nie patrzeć, troszeczkę, można by powiedzieć, tych, kurczę, jakichś, nie wiem, farmy magma cubów, magma creamów i tak dalej, ale stwierdzam, że kurczę, nie chce mi się w to bawić, ponieważ jakby nie patrzeć, jestem w stanie to w miarę szybko i tak polować, a potek i tak mam tutaj całkiem sporo dzięki temu, więc jakby tutaj totalnie problemu z tym nie ma. Tutaj na razie sobie to wszystko wrzucimy.
O, i wtedy jedno za drugim się robi, ja teraz szybciusieńko, rozumiesz, normalnie magma cream daje i naraz mam tutaj, rozumiesz, 12 potek, a 12 potek starcza na dosyć sporo. No i myślę, że jeszcze byśmy się troszeczkę tutaj zaraz wkopali w netherze, tak żebym już zaczął sobie tak naprawdę pracę może nad tym tunelem, ale czy jest to sens teraz robić? Chyba, kurczę, nie do końca. Pytanie, co ja bym mógł tutaj jeszcze typowo teraz zrobić. Fajerwerek nie potrzebuję. No tak naprawdę jedynie co to potrzebuję, potek, ponieważ mi się pokończyły. Piasku nie chcę teraz zbierać i tak dalej, bo też nie chcę, żeby ten odcinek trwał ultra długo, a i tak już swoje przegadałem, a stwierdziłem, że nie chcę zajmować za dużo czasu, bo chcę się troszeczkę przygotować do dzisiejszego live'a. Tam jakieś, wiecie, też donate'y muszę porobić i tak dalej, tam poustawiać wszystko, grę sobie zainstalować, bo chyba jeszcze nie mam zainstalowanej i tak dalej, więc mam troszeczkę, jakby nie patrzeć, roboty. Natomiast no troszeczkę jestem zniesmaczony tym, co wczoraj się zadziało z odcinkiem po prostu na kanale Minecraftowym, bo jakby totalnie nie ogarniam, dlaczego tak to się podziało, że mi się film wrzucił jakby potem na prywatny i tak dalej, bo to wiecie, jakby to był po prostu jakiś sobie, na przykład to taki odcinek, nie, że ja sobie po prostu gadam i tak wiem, że ten odcinek będzie miał tam, no powiedzmy, jakąś tam malutką ilość wyświetleń, bo powiedzmy sobie szczerze, nie każdy śledzi tą serię i nie każdy lubi słuchać mojego pitolenia, a ja to w pełni rozumiem, jak najbardziej, każdy sobie ogląda to, co chce. No to tutaj myślę, że jakby to się zadziało na takim odcinku, to pewnie nie miałbym za złe, że tak powiem, niczemu, a tak jeżeli takie rzeczy się podziały, klaty nie naprawię, widzisz, a jak się takie rzeczy podziały, no to troszeczkę, że tak powiem, się zasmuciłem, no bo kurczę, fajna mapeczka była naprawdę i stwierdzam, że fajnie by było, żeby jednak ona była bardziej, że tak powiem, obejrzana. Dlatego tak jak mówiłem, w karcie tam macie, to sobie możecie jak najbardziej zobaczyć. Gdzie ja miałem frajerwerki? Dobra, tu sobie schowamy frajerwerki, proszę bardzo. Tu mam ich trochę na szczęście, także spoko. Myślę, że teraz tak naprawdę nawet ich z nim będę potrzebował, bo skoro będę wbijał do netheru, to tak naprawdę robię sobie to w ten sposób, robię sobie to w ten sposób, a elytrę powinienem sobie chować normalnie do chesta i myślę, że to będzie też dobra opcja. Tu sobie jeszcze zrobimy troszeczkę tych potek. No i myślę, że teraz jak będę miał tych potek tam 24, tak, to wykorzystam je sobie po prostu, żeby zrobić zaś znowu chociaż z dwa korytarze, więc nawet dzisiaj tak naprawdę poświęcę trochę tego czasu, żeby się zająć tym projektem. I tak jak mówiłem, myślę, że się zobaczymy po prostu niedługo na jakimś kolejnym live'u z szukania tych debrisów, kopania i tak dalej. Ale tak jak mówię, ja to raszuję dosyć mocno, dlatego że chcę to zrobić maksymalnie jak najszybciej. Wiem, że jeszcze zajmie mi to co najmniej jeszcze miesiąc roboty. Jeżeli pójdzie w miarę dobrze, tak jak idzie teraz, jeżeli jeszcze przycisnę konkretnie i w ogóle, to myślę, że w ten miesiąc się wyrobię, bardzo bym chciał i wtedy myślę, że będziemy mogli jak najbardziej zająć się dalej dosyć mocną rozbudową tutaj, że tak powiem, całego tego świata, bo zaczęło się bardzo fajnie, tylko później zacząłem, że tak powiem, działać tutaj z tym projektem i jakby nie patrzeć, to trochę mnie to czasu zajmuje. Dobra, weźmiemy sobie trochę tutaj potek, ja sobie tutaj wszystko przygotuję i tak naprawdę mówię, wrzucam ten odcinek i zaraz lecę od razu szukać, kopać i tak dalej kolejnych debrisów i kolejnych, że tak powiem, tutaj kolejne tunele robić, tak? Taki jest, powiedzmy, plan. Silk Touch, tak? Żebym znowu nie sfailował. ostatnio kilka razy mi się zdarzyło sfailować. Dobra, elytra jest, wszystko tam w środku. A, pytacie się, dlaczego nie mam tego chestplate'a netherite'owego? Stwierdziłem, że nie chcę marnować tych debrisów, które poznajdowałem, na upgrade'owanie klaty, którą co prawda noszę dosyć często, jak zbieram debrisy, ale stwierdziłem, że naprawdę nie jest mi ona jakoś tak ultra potrzebna, bo jednak używam w większości elytry i tak naprawdę po całym tym projekcie ja samej klaty już tak nie będę nosił, więc stwierdzam, że jest to po prostu teraz bezcelowe. Chyba że gdzieś w jakimś bastionie znajdę po prostu jakiegoś tam debrisa, czy jakąś może sztabkę nawet netherite'ową, bo też jest taka opcja, to zaoszczędziło mi nieco roboty i wtedy mógłbym sobie faktycznie zaupgrade'ować chociaż tą jedną rzecz. I też nie robię na przykład tych całych maszynek do kopania tuneli, tych takich, wiecie, tych wiertu jakiś czy coś tam, bo stwierdziłem, że jednak chcę kopać to na zasadzie no tak, wiecie, ręcznie jakby, nie? Ręcznie i TNT i tak dalej, no i po prostu myślę, że tak będzie zdecydowanie
lepiej niż miałoby to być robione właśnie taką maszynką, którą koniec końców podejrzewam, że może bym zrobił, ale tutaj tak jak mówię, no troszeczkę bym się denerwował pewnie co chwila, że wiecie, dosyć tam wolno ona rozwala mimo wszystko. I fakt, no nie zużyłbym jakoś za bardzo TNT, ale no nie po to robiłem farmę, nie po to tutaj działałem z tym wszystkim, żeby się teraz przejmować, że mi się nagle TNT skończy, to po prostu przysiądę troszeczkę, pozbieram piasku, pozbieram gunpowdera i siema, i lecimy dalej po prostu, nie? Taka jest powiedzmy tutaj metoda, taki jest plan, także tutaj zniszczenia i jeszcze raz zniszczenia. Tutaj tuneli już zrobiłem tak naprawdę sporo i każdy z tych tuneli ma po 3,5 do 4 tysięcy kratek, tak naprawdę więcej nie jestem w stanie zrobić, ponieważ już tam po około 4000 kratek zaczyna się Basalt Deltas i w momencie, kiedy już to Basalt Deltas się zaczyna, no to raczej zbierać dalej, że tak powiem, debrisów nie mogę. Tutaj nawet w tą stronę miałem się tutaj kopać, tylko w tą stronę mamy nieco bliżej Basalt Deltas, ale też można by było nawet takie krótsze tunele również porobić, zawsze to jakieś debriski bym sobie poznajdywał. A tak na razie lecę cały czas w tamtą stronę. Normalnie co 8 krateczek, jakby nic się tutaj nie zmienia. No i teraz lecimy wtedy z kolejnym tunelem, czyli to będzie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dokładnie tak, w tym miejscu. I potem kolejny to będzie bodajże z tej strony. Czekaj, bo to będzie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tak, to będzie dokładnie z tej strony. No i tak lecę sobie normalnie, rozumiesz, po 8 kratek i lecę sobie kuwa na 4000. I tak sobie robię tunele. Zaraz do tego siadam, włączam sobie muzyczkę i będę działał. Także dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie. Życzę wam wszystkim miłego dzionka. Widzimy się, mam nadzieję, wieczorem na live'iku z Little Nightmares. Ty, pa, ja miałem tego X-Raya. Pa. Czekaj. Widziałeś? Patrz, mam X-Raya. Pa. Uo! Widzę wszystko, co jest przez... No, dziękuję jeszcze raz za oglądanie. Miłego dzionka wszystkim. Do następnego, trzymajcie się i pa.